Cześć wszystkim, witam z powrotem. Długo nie było takiego filmiku gadanego, gdzie po prostu rozmawiamy, więc postanowiłam zrobić taki malutki, co u mnie słychać, co ja tutaj robię w tej Kanadzie, bo zawsze mnie się pytacie. I ostatnie filmy to też były vlogi z Japonii, dużo ich było. Robiłam kilka po angielsku, kilka po polsku, żeby to trochę tak rozdzielić. Ogólnie ja bardzo lubię nagrywać, ale ja nie wiem, dlaczego ja jestem w tym taka zła, być tak consistent. I zawsze wam mówię, że w tym roku będę. No i próbuję, na razie to jestem zadowolona z sobą, ale teraz pracuję nad takim personalnym projektem wielkim. Wy za niedługo będziecie wiedzieć, co to jest. To jest takie trochę tajemnicowe na ten moment. I to po prostu bardzo dużo mojego czasu zajmuje, więc nie będę kłamać, nie będę chować tego, że po prostu wstaję i prawie codziennie, cały dzień na tym pracuję. Ale ogólnie to przeprowadziłam się tutaj w lutym. Robiłam nawet filmik, że się przeprowadzam, że będę mieszkała z facetem. Ale jest bardzo fajnie tutaj mieszkać. Akurat dzisiaj jest piękna pogoda. Tutaj to bardzo dużo pada, więc nigdy tak nie ma słońca. Zresztą nie nigdy, ale większy czas roku nie ma słońca. I ja z tym sobie jeszcze nie do końca radzę. Próbuję z tym jakoś być okej, ale dla mnie to ja i tak tyle podróżuję, że myślę, że nie ma takiej różnicy. Ale co u mnie słychać? Numer jeden, ten projekt personalny. Jak chcecie wiedzieć, co to jest, to pójdźcie na Instagrama i zaobserwujcie Switcha Club, bo ja nad tym pracuję i teraz wiem, że ta strona wygląda taka mega niewiadoma. Jest tam tylko jeden taki filmik i ten filmik bardzo dużo nie zdradza. I ja bardzo, bardzo bym chciała się z wami tym podzielić, ale na ten moment nie mogę i ja nienawidzę trzymać takich tajemnic. Ja tego nie lubię, po prostu chcę wam od razu powiedzieć, co to jest. Przyjeżdżam do Polski za jakieś 2 tygodnie, więc będę tam na jakieś 2 miesiące, myślę. Mam ogólnie bardzo dużo fajnych wyjazdów w to lato z bardzo fajnymi markami, więc bardzo się cieszę. Robię Warszawę jako mój taki base, żebym leciała stamtąd i po prostu tam była, bo w lato w mojej pracy jestem bardzo zajęta i to jest taki czas, który ja po prostu uwielbiam. Uwielbiam pracę, uwielbiam tą atmosferę w Polsce, gdzie ludzie są po prostu tacy szczęśliwi, wszyscy siedzą nad Wisłą. Jakby nie siedzisz w domu i oglądasz serial, tylko widzisz się ze znajomymi. I teraz poznałam więcej ludzi w Warszawie. Myślę, że mam więcej przyjaciół niż jakieś 2 lata temu, więc może będą jakieś fajne eventy, imprezy, wyjścia, coś takiego. Teraz to też nagrywam w moim drugim pokoju, które jest moje biuro i mojego chłopaka biuro, jakby część jego, część moja, tylko jego biuro to jest jego rower i jego takie rzeczy na trening, bo on robi te races, ja nie wiem, jak to się mówi, więc on bardzo ciężko na to trenuje, a ja tutaj mam moje biurko i wszystko, co ja tutaj robię, bo ja dużo montuję, też sama montuję wszystkie moje współpracy, moje filmy, więc to też dużo czasu zajmuje nad komputerem, więc ważne dla mnie mieć taki anturaż fajny i żeby było wygodnie. Ale mam na ten moment 3 takie wyjazdy, które są confirmed, na pewno, gdzie lecę. Jedna jest do Grecji. Ja nie wiem, czy ja to mogę mówić, ale myślę, że mogę to mówić, więc zobaczymy. Jedna jest do Grecji. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja wam to mogę mówić. Okej, ale dobra, powiem, że jedna jest do Grecji i druga jest do Włoch. I trzecia to ja nie powiem gdzie, bo chyba to jest tajemnica na ten moment. I jest jeszcze 4, którą ja z agentką musimy po prostu sfinałować. I te wszystkie miejsca są miejsca, gdzie ja nigdy nie byłam. Więc to będzie bardzo, bardzo fajne. Ja ogólnie uwielbiam podróż, to jest jedna z takich moich, ja żyję dlatego. Ja bym mogła naprawdę żyć na walizkach i tylko podróżować świat. Ja to uwielbiam. Uwielbiam poznawać nowe ludzi, nowe kultury. Niedługo temu wróciłam z mamą z Japonii. To był mamy prezent urodzinowy i ona miała naprawdę super czas, ja też. I dużo dostałam takich wiadomości, czy się nie złościcie, czy się get on each other's nerves, ale tak naprawdę powiem, że wcale nie. Ja
i mama jakoś się mega dobrze dogadujemy. I to był taki fajny po prostu babski wyjazd, bo inaczej jest jak brat jedzie, nie? I mój ojczym, i oni chcą robić te rzeczy, a mama jak chcemy robić te, my robimy takie dziewczęce rzeczy. I to tak mega fajnie wyszło, że ja i mama chcieliśmy iść na zakupy, to idziemy na zakupy. Chcemy pozwiedzać zamek, bo to dla mojego brata może być niewielka atrakcja, nie? Po prostu robiliśmy co chciałyśmy i to było bardzo fajne. Coś, co mnie zszokowało tam, to jest kultura. Ludzie są tacy mili i po prostu tam, jak rzeczy pracują, nawet przed metrem, to ludzie line up jakby, żeby wyjść. W Stanach to nigdy. Wszyscy po prostu się wpychają wszędzie. I takie rzeczy, które byś nie pomyślała, o tutaj w Kanadzie albo w Stanach, ale bardzo fajnie działają. Na przykład jak deszcz pada, to ci te zakupy pakują w torbę plastikową i sobie to nosi, żeby nie zmokły. Po prostu w Stanach nigdy takiego czegoś nie widziałam. Nie wiem, czy to was interesuje, mogę zrobić jakiś inny segment Japonii, jakbym to zaplanowała, jak chcecie, ale to są takie moje ważne rzeczy, co bym wam powiedziała, ale naprawdę jak porozmawiasz z locals, takich ludzi, co tam mieszkają, naprawdę to oni nie są tacy szczęśliwi i dla nas, jak my tam jedziemy, to wydaje się wszystko super, ale jak porozmawiasz z kimś, naprawdę to nie wydaje się tak i chyba w większości miejsc tak jest niestety. Dzieci bardzo ciężko tam się uczą też, bardzo ciężko. Po szkole chodzą jeszcze raz do szkoły jakiejś, do jakiejś afternoon school. Okej, moving on, ja wstawiłam kilka takich pytań też na Instagrama, żebym miała jakieś po prostu odpowiedzi dla was i coś innego, więc sprawdzę sobie. Ale tak, Polska w lato, Grecja, Włochy, jeszcze tam dwa destynacje, o których nie mogę wam mówić. Decyduję, czy polecieć na F1 w Monako, bo jeszcze raz jest, w tamtym roku byłam, był fajny, więc zobaczę, czy może przyjaciółka chce ze mną jechać, czy nie. I też namawiam moją koleżankę, żeby przyjechała do mnie do Polski. Ją znacie z TikToka, ma na imię Brooke, jest wspaniała. Nigdy nie była w Europie, więc chcę z nią zrobić Polskę i Hiszpanię. Zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. Ale takie są plany na ten moment. Dostałam tutaj kilka pytań, więc odpowiem na te pytania. Czy mogłabyś tu mieszkać na stałe, za i przeciw Polską? W Polsce to bym mogła mieszkać na stałe. Na pewno mnie tam ciągnie jedzenie. Okej, nie tylko jedzenie, ale atmosfera. Ludzie są mili, praca, kariera, tato, wiadomo. Tam są plusy i minusy, a po prostu moje życie to też jest trochę tutaj. Tutaj mam też, się rodzina jest na Bahamach, już tam nie mieszkam też, ale tutaj w Kanadzie mam chłopaka i też bym chciała tutaj zrobić aktorstwo, bo to jest mega super miejsce na aktorstwo, więc też mam takie swoje rzeczy, które muszę się po prostu nastawić na to i zrobić sobie czas, żebym po prostu była szczęśliwa z tego. Nie jestem tutaj skończona jeszcze jakby. Dopiero zaczynam tak naprawdę, ale to jest coś, co po prostu zawsze chciałam robić i chcę zrobić dla siebie, nawet jak w Polsce, wiesz, fajnie mi idzie z współpracami, z modelingiem, tutaj też bardzo lubię być, mam bardzo dobrego chłopaka, więc na ten moment bym powiedziała nie, może jakoś w przyszłości zależy po prostu też, co bym tam robiła. Bardzo tęsknię za domem, za Bahamami też, ale tam to więcej lepiej żyć tak rodzinnie, jak już masz, planujesz dzieci albo coś, jest bardzo bezpiecznie, ale tak dla młodzieży, dla mnie to nie ma tam za dużo co robić, tylko plaża i łódka, no i wiem, że to brzmi jak magia, ale to też za dużo tego, to naprawdę jest za dużo tego, przysięgam wam. Czy ja czuję się tutaj bezpiecznie? Tak, bardzo, Kanada jest bardzo bezpieczna, czuję się tutaj o wiele lepiej niż w Stanach. Dużo z was mi komentowaliście, że jest niebezpiecznie. Ja nie wiem, skąd macie tą informację. Wiadomo, są więcej niebezpieczne miejsca, ale jest tutaj bardzo bezpiecznie. I też tutaj nie masz takiego dostępu do broni. Dużo tutaj, co się dzieje, to też jest taki targeted
crime, że po prostu ludzie, które są w jakichś gangach albo coś takiego, w Stanach to jest takie więcej random moim zdaniem, ale tutaj bardzo, bardzo bezpiecznie. Że wracaj do Polski, wszystko chcemy wiedzieć, dziękuję. Dużo tam egzotycznych pająków, tak? O Boże, ja nie wiedziałam. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale nie mówcie mi takich rzeczy, bo ja za chwilę będę się bać. Będę patrzeć pod kołdrą. Plusy i minusy tutaj życia. Okej, to też dobre pytanie. Minusy na pewno, że jest bardzo daleko. Nie mogłam wybrać dalsze miejsce do mieszkania. Tym bardziej, że Bahamy są 6-godzinowy lot, a Polska to 15 godzin z przesiadkami i 9 godzin czasu różnicego. I Boże, to jest dla mnie takie niefajne, bo ja wstaję normalnie o 7 rano tutaj powiedzmy i w Polsce już jest koniec dnia, więc ja muszę o tej 7 odpalić komputer, odpisać na wszystkie maile, jakby wszystko muszę robić w takich bardzo, bardzo ranych godziny dnia i czuję tą presję, jak ja wstanę, że wiesz, że patrzę na maila i mam z 30 nowych maili. Po prostu patrzę je tak, o Boże, ile ja mam do zrobienia i to takie, wiem, że to nie jest dobre dla ciała i dla siebie, bo tak mówią, że od razu wstawać i odpalać komputer, bo radiation albo coś takiego do twojego mózgu nie jest dobre, albo odpalać telefon, no ale ja niestety muszę, zanim się skończy dzień w Polsce, ja muszę, wiesz, to wysłać, tą odpowiedź, żeby ludzie nie czekali, moja agentka mi wydzwania, więc na pewno to nie jest takie łatwe. Ale tutaj mam chłopaka i jak mówię, też aktorstwo, znalazłam fajną szkołę aktorską, więc później w tym roku będę tam chodzić na jakieś lekcje. Tutaj jest też fajne, bo 2 godziny jedziesz w North, nie wiem jak to się mówi, i tam to jest największy jakby narty w Kanadzie, więc możesz jechać na narty, później jedziesz 3 godziny, albo jak weźmiesz samolot West, ja nie wiem jak to się mówi po polsku, w tamtą stronę, nie wiem, to tam też jest surf, więc możesz surfować. Są tutaj góry, są tutaj jeziora. Są tutaj przepiękne tereny, żeby iść po górach i ja bardzo lubię takie rzeczy, ja jestem bardzo outdoorsy i też no jest to życie, jest miasto, nie dla ludzi, młodzieży, mogę tutaj dostać paczki, bo w Freeporcie to bardzo ciężko. Dlaczego jak ja nagrywam YouTube, to zawsze ktoś tam na dworze wirci? Ja nie wiem, czy wy to będziecie słyszeć, ja naprawdę mam nadzieję, że nie. Ale tutaj życie jest bardzo fajne. Też minus jest, że bardzo drogie życie. To jest chyba jeden z najdroższych cities w North America, więc no niezbyt to jest fajne. I nie chcę też was jakoś zdradzić, bo ja naprawdę, ja tutaj jeszcze się odnalazuję. Do nowego miejsca przeprowadzka to jest naprawdę coś, co jest takie straszne. I jeszcze próbuję siebie tutaj znaleźć, jeszcze nie mam za wiele przyjaciół, więc próbuję poznać nowych ludzi, takie rzeczy, ale też jestem taka zajęta, że mnie prawie tutaj nie ma. To też jest taki minus, że wiesz, że ja muszę cały czas wyjeżdżać na pracę, ale powiedziałam sobie, że w tym roku będę się naprawdę skupiać, tutaj po prostu zrobić sobie życie. Dla mnie to na ten moment się podoba, ale nie powiem, że nie tęsknę za oceanem, za Bahamas, za rodziną. Bardzo tęsknę, to jest jednak trudne. Ale podróżuję dużo i to jest taki plus. Już chyba bardzo długo gadam, więc to jest taki malutki update. Ja ogólnie myślałam też, żeby zacząć podcast i rozmawiać o różnych rzeczach z moją mamą albo różnymi osobami, moje przyjaciele, ale musicie mi powiedzieć, co o tym myślicie. Czy wolicie taki YouTube, czy po prostu podcast jest lepszy, bo możecie sobie, wiesz, na Spotify'u grać, jak nie wiem, idziecie gdzieś, nie wiem, na metrze, można to też download, nie, więc to też jest fajne. I myślę, że ja mam tak kilka bardzo fajnych takich historii i advice. Po prostu byłoby fajnie spróbować też coś nowego, więc musicie mi dać znać koniecznie, co myślicie o tym. Ale to jest taki malutki update mojego życia, co ja tutaj robię, jakie mam plany na najbliższy czas. Bardzo lubię robić takie filmiki, bo na TikToku tylko widać te przebicia mojego życia, tak minutkę albo dwa, i tutaj mogę naprawdę siadać i z wami porozmawiać, i to jest moje
ulubiona rzecz o YouTubie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy macie jakieś pytania i czy zacząć podcast. Ale ogólnie tak, dziękuję za oglądanie tego filmiku. Pomyślę nad jeszcze vlogami tutaj w Vancouver, jak będę miała trochę więcej czasu. Pokażę wam, jak tutaj się żyje. Też tutaj jest bardzo dużo polskich sklepów, więc może was wezmę do jednego. Ale dziękuję za oglądanie tego filmiku. Pozdrawiam was wszystkich i widzimy się w Polsce za 2 tygodnie.